Cześć wszystkim, dzisiaj zapraszam Was na filmik o high school. Prosiliście mnie, żebym nagrała Wam filmik właśnie w tym temacie. I teraz tak, może zacznę. Pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, to wiem, że każda szkoła, nawet w tym samym stanie działa, może nie każda, ale większość szkół działa troszeczkę inaczej, dlatego ja będę skupiać się tylko i wyłącznie na moich doświadczeniach z moją szkołą i z moim dystryktem, ponieważ każda szkoła należy do jakiegoś dystryktu. Ja chodziłam do szkoły Encina High School, która należała do dystryktu San Juan, który w Kalifornii ma kilka szkół, w sumie w Sacramento ma kilka szkół. I może zacznę od takich podstawowych rzeczy jak papiery, co potrzebowałam. Jak ja przyleciałam tutaj, mój angielski był naprawdę na takim poziomie i stwierdziłam, że fajnie by było iść i gdzieś się jego poduczyć. Natomiast moja mama mówi, no, ty musisz od razu być wsadzona na głęboką wodę i idziesz do high school za 2 miesiące. Ja przyleciałam tutaj w czerwcu, a już pod koniec sierpnia byłam w high school, tak? Więc to były niecałe 2 miesiące, kiedy ja tak zostałam wrzucona do wody i to był najlepsza rzecz, którą mogłam zrobić. Chciałam się poddać w połowie, ale najlepiej właśnie było rzucić się tak, jeżeli chodzi o język. I ja szukałam właśnie high school, zaczęliśmy szukać high school, który miał jakiś taki program dla właśnie studentów poza Stanów, którzy nie potrafią jeszcze dobrze rozmawiać po angielsku. Nie mogliśmy znaleźć takiej szkoły, ponieważ albo to była szkoła bardzo, bardzo daleko, do której bym nie miała żadnych dojazdów, albo to była szkoła płatna. Ja nie chciałam płacić za high school, ponieważ wiedziałam, że będę płaciła grube pieniądze za college, to nie chciałam płacić jeszcze za high school i iść do prywatnego high school. Dlatego wybraliśmy taką normalną szkołę, gdzie była mieszanka taka różne narodowości. Byli czarni, byli latynosi, byli... kto jeszcze był? No oczywiście Azjaci, biali i biali byli podzieleni na Amerykanów, na właśnie Europejczyków i tak to wyglądało. I zostałam, jak wybrałam oczywiście szkołę, to musiałam zdać tam wszelkiego typu papiery z Polski, które musiały być przetłumaczone na język angielski i musiały być również podpisane przez notariusza, tak więc jeżeli chodzi o papiery, to trzeba było mieć. I ja oczywiście wszystkie papiery, słuchajcie, znalazłam. Jakbyście zobaczyli, co tutaj się dzieje w moim pokoju w tym momencie, to chyba skrzynkę piwa byście mi wysłali, że poszukałam tego, bo chciałam po prostu powiedzieć i pokazać Wam, jak to jest naprawdę. Jeżeli chodzi o papiery, to ja rocznikowo powinnam być w klasie 11, jak tutaj przyjechałam. Powinnam iść do klasy 11, natomiast jak poszłam na spotkanie z szkolnym pryncypałem, bo to tak się nazywa principal tutaj, czyli po prostu z dyrektorem szkoły, z dyrektorką wtedy, to ona poprosiła mnie o transkrypt, czyli to był transkrypt z moich wszystkich ocen, godzin. Oczywiście w tym ten transkrypt miał zawierać wszystkie moje godziny, które miałam podczas chodzenia do gimnazjum. I oni poprosili mnie nie o 3 lata gimnazjum, a o 2 lata gimnazjum, ostatnie 2 lata, czyli klasę drugą i klasę trzecią. Również musiały być wypisane moje wszystkie oceny i to wszystko. I musiało być przetłumaczone to na język angielski. I jak już miałam te papiery, ja oczywiście wszystko już miałam w ręku gotowe, ponieważ ja przez telefon rozmawiałam z, no nie ja, ale załatwiali za mnie mama sprawy i wszystko. I słuchajcie, jak już miałam te papiery w ręku, to ona automatycznie, jak spojrzała na moje, na mój transkrypt, stwierdziła, że ja muszę iść do klasy 12. Mimo tego, że mój angielski był na niższym poziomie, to moja wiedza była na wyższym poziomie, mimo tego, że nie byłam orłem w Polsce, natomiast ja miałam dużo kredytów, oni to tak nazywają. I to były po prostu lekcje, które u nas było 8 lekcji po 45 minut dziennie, natomiast tutaj były 4 lekcje po godzinę 20. I dużo tego materiału było. Było dużo klas, było dużo różnych przedmiotów, i oni stwierdzili, że ja jestem troszeczkę wyżej i powinnam iść do klasy 12, więc ja byłam bardzo zadowolona. Natomiast jedyny problem, jaki miałam z tym, że mnie puścili do klasy 12, to to, że niestety nie mogłam iść na prom. Prom to jest taka, wiecie, dyskoteka szkolna, która jest fajnym przeżyciem troszeczkę. Ja niestety nie mogłam iść, ponieważ w 11 klasie w mojej szkole zbierały się kredyty, zbierali kredyty takie specjalne, żebyście mogli właśnie iść na
ten prom, a ja nie byłam w tej klasie, tak więc nie mogłam i to był taki warunek mój, że jeżeli pójdę do 12, nie pójdę na prom. Ja sobie zrobiłam dyskotekę w domu z piwem. Tak więc to, jeżeli chodzi o papiery, transkrypt. Kolejnym papierem, który potrzebowałam, to były moje szczepienia. Wszystkie musiałam szczepienia ja im przefaksowałam te szczepienia. I mam kopię tego właśnie. Musiałam podać wszystkie szczepienia od mojego urodzenia, od 89 roku musiałam podać wszystkie szczepionki, polio, jakieś inne, rubella, po prostu nie wiem w ogóle co to jest. I oni sprawdzali, czy miałam właśnie tą chickenpox szczepionkę, tak więc kolejnym papierem były szczepionki. Następnym papierem był akt urodzenia, kopia, nie musieliśmy przetłumaczyć jej na angielski, to był jedyny papier, który nie był przetłumaczony na angielski. I kolejnym papierem było świadectwo ukończenia gimnazjum, które musiało być przetłumaczone na, właśnie na język angielski. Jak już wszystko przyniosłam, dostałam taką stertę papierów, jak widzicie. I jak już dostałam te papiery, to tutaj wszystko miałam wypisane. Musiałam oczywiście adres i to wszystko podać jako rezydent, że tak powiem. Musiałam podać adres, ponieważ mnie autobus szkolny odbierał z mojego domu, spod domu, w zasadzie jakieś 2-3 minuty musiałam podejść, tak więc tu był adres, wszystko wypisane i potwierdzone, że autobus będzie po mnie przyjechał. Kolejnym papierem, który był, to był musiałam mieć podpisany papier mojego opiekuna prawnego, który zezwalał zezwalał właśnie na uczęszczanie do szkoły Encina High School, i też musiał być podpisany przez notariusza i tak jak to mówię, tutaj jest skrócony akt urodzenia i później było kolejne kilka stron głupich papierów związanych z płatnościami za szkołę. To nie były płatności typu miesięczna opłata, tylko właśnie za książki za co to jeszcze było? I jeżeli chciałam ciuchy mieć szkolne, typu właśnie z napisem Encina. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o papiery. Widzicie, to było bardzo, bardzo prosto. Kolejną rzeczą, którą tutaj jest, to jest właśnie rozkładówka jazdy autobusu, który po mnie przyjeżdżał. I teraz tak, ja od razu zostałam posłana do klasy i znaczy kilka dni później miałam przyjść i wybrać sobie klasy. W high school jest tak, że musimy wybrać sobie jakąś tam ilość kredytów, musimy przejść przez jakąś tam ilość kredytów, nie pamiętam, nie chciało mi się sprawdzać, przepraszam. Po prostu w różnych szkołach jest inaczej i stwierdziłam, że na Encina nie było napisane na stronie ich, tak więc nie szukałam dalej. I my musimy sobie wybrać tak te klasy, te przedmioty, przepraszam, abyśmy skończyli właśnie te wszystkie kredyty, żebyśmy mogli dostać high school diploma, czyli dyplom z high school. I ja wtedy miałam matematykę, historię Ameryki, następnie miałam język angielski oraz miałam klasę art, czyli miałam lepienie z gliny. Z tym, że to nie było tylko lepienie z gliny, ale to była w ogóle historia muzyki, historia na przykład malarstwa, coś w ten deseń, taka troszeczkę plastyka, ale też z historią, pomieszane. I tak więc to były moje 4 klasy. Następną rzeczą, jeżeli chodzi o klasy, to jest tak, że my nie chodzimy w high school do jednej klasy na każdy przedmiot, z jedną klasą, z tą samą grupą ludzi. Nie, to jest tak, że my jesteśmy jako uczeń, indywidualnie rozsyłani właśnie do 4 klas, bo ja chodziłam na 4, miałam 4 lekcje po 1,5 godziny, od godziny 8 do godziny około tam 3, ale byłam w domu o 4, czasami o 5, bo autobus nas zawoził i przywoził. I tak jak mówię, na przykład jak o 8 przychodziłam do szkoły, tam przed 8, w sumie to była tam 7, zaraz wam powiem jaki plan lekcji był, to ja byłam wysyłana do jednej klasy, tam gdzie była matematyka, bo matematyka była pierwsza.
tak mi się wydaje, już nie pamiętam, to ja szłam do klasy, gdzie była właśnie moja klasa matematyczna. Następnie szłam do klasy, załóżmy, historii i tam była moja klasa historyczna, że tak powiem, gdzie była różna grupa ludzi, tak więc to. Kolejną rzeczą jest to, że moja szkoła to były, to nie był jeden taki wielki budynek gmach. To były takie małe, ja to nazywałam takimi szopkami troszeczkę, takie pasaże, przepraszam, poukładane takie, załóżmy 4-5 takich długich, takie długie budynki, w których były na przykład po 5, po 8 klas, tak więc i to było wszystko pod dachem, natomiast nie było nigdzie, załóżmy, drzwi takich wejściowych, była brama, do której się wchodziło do szkoły, natomiast to wszystko było na takim polu, na dworze, że tak powiem, tak więc to było bardzo fajne. I teraz może Wam opowiem o... Tutaj jest Encina High School Schedule, czyli po prostu plan lekcji. Pierwsza lekcja była od 7.55 do 9.27. Druga lekcja była od 9.32 do 11.04, czyli miałam 5 minut między klasami, żeby tylko przejść do jednej, z jednej do drugiej klasy. Później mieliśmy lunch, czyli przerwę od 11.04 do 11.34, czyli pół godziny był lunch. Trzecia klasa była od 11.39 do 1.11, a druga była od 1.16 do 2.48 i niektórzy mieli od 2 tam 50 ileś do 3 ileś, ostatnią, czwartą, piątą lekcję, taką krótszą, bo niektórzy musieli brać piątą lekcję. Tak więc widzicie, ja kończyłam o 2.48, natomiast jak wychodziłam ze szkoły, to czekał na mnie już autobus, ale bardzo często ja musiałam też wozić inne dzieci do innych domów i ja wychodziłam ostatnia z tego autobusu, bo tak mój dom był oddalony od szkoły i byłam w domu właśnie tak około 4, czasami 4.35, to zależy. Natomiast mieliśmy krótsze dni, które były czwartki i wychodziliśmy ze szkoły o 1.35. Lekcje były krótsze, każda o 20 minut i kończyliśmy, ostatnia lekcja była o 1.35. Około 2.35 byłam w domu, zależy jaki był korek i jakie dzieci woziliśmy autobusem, czy były bliżej mojego domu, czy dalej. Tak więc to jeżeli chodzi o mój plan lekcji. Kolejną rzeczą właśnie jest autobus. Autobus mnie odbierał z samego rana i przywoził mnie do domu. Nie było mowy o tym, żebym pojechała sobie sama, załóżmy, drugim autobusem miejskim do domu z high school. Niestety nie mogłam tego zrobić. Jeżeli chciałam, to potrzebowałam zawiadomić kierowcę autobusu i musiałam zawiadomić dyrektora, że wracam sama, ponieważ oni jeszcze do tego momentu, w którym ja nie wysiadłam na mojej dzielnicy, ich obowiązkiem było po prostu doprowadzić, że tak powiem, mnie do domu, dlatego oni nie chcieli bardzo często puszczać ludzi, którzy dojeżdżali autobusami właśnie żeby dojeżdżali autobusami miejskimi, tak więc to był troszeczkę taki problem dla mnie, bo autobusem miejskim dojechałabym po prostu szybciej do domu niż autobusem szkolnym. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o listę obecności, to było dla mnie coś takiego nowego, ponieważ w Polsce też jest oczywiście dziennik i lista obecności. U nas dzienników w ogóle nie było, u nas było wszystko komputerowo i chodziła taka kartka specjalna każdego ranka do pierwszej klasy i to nie była matematyka, to był angielski, przepraszam, bo pamiętam. Czyli zawsze do nas na angielski przychodzili tak zwani dyżurni, którzy odbierali od nauczyciela 15 minut po rozpoczęciu się klasy, czyli lekcji. 15 minut właśnie po tym przychodził dyżurny i zabierał kartkę. Jeżeli ktoś spóźnił się te 15 minut, miał już wpisaną nieobecność. Mógł zostać w klasie, znaczy musiał zostać w klasie, natomiast miał już nieobecność po 15 minutach. I to wszystko zostało zabierane do takiego specjalnego pokoju, gdzie dyżurni robili raporty dzienne właśnie z wszystkich uczniów. Dlaczego robili raporty dzienne? Dlatego, że każdego tygodnia nasi rodzice, widzicie, mam tam sporo tych kartek, każdego tygodnia nasi rodzice dostawali kompletny raport naszej nauki. Nasze spóźnienia, to czy chodzimy do szkoły, nasze klasy, nasze oceny, wszystkie oceny za testy, naszą właśnie, tak jak mówię, frekwencję. Wszystko było co tydzień spisywane do jednego raportu, który był wysyłany pocztą do naszych rodziców.
to było dla mnie dość takie zdziwienie, ponieważ nie dało się nikogo oszukać, że się było w szkole, a się nie było w szkole. Tak więc ja miałam przez cały rok, miałam wszystkie godziny, byłam w każdy dzień byłam w szkole, natomiast miałam jeden tydzień wolnego, ponieważ byliśmy na wakacjach w Los Angeles w Disneyland. Tak więc to były święta i do tego wzięłam sobie dodatkowy tydzień wolnego. Oczywiście musiałam uzasadnić to, że byłam u lekarza przez tydzień czasu. Tak więc nie da rady, po prostu nie da rady się oszukać rodziców, jeżeli chcecie uciekać z lekcji ostatniej, czy tam z przedostatniej, bo to jest WF, bo to tutaj się nie dało, ponieważ raporty były wysyłane. Kolejną rzeczą, którą też była dla mnie taka dość dziwna, to znaczy może nie dziwna, ale nowość po prostu, to z matematyki i z języka angielskiego każdy piątek mieliśmy testy. Ja wiem, że u nas w Polsce każdy nauczyciel robił sprawdziany, czy też klasówki, natomiast u nas nauczyciel nie miał prawa powiedzieć, wyciągamy karteczki i robimy test, piszemy test jakikolwiek, załóżmy angielski czy matematyka. Nie, u nas były ustawione dni. Każdy piątek miałam test z języka angielskiego i miałam test z języka, przepraszam, z matematyki. I to były dwa testy, które ja musiałam mieć zaliczone. Jeżeli tych dwóch testów nie miałam zaliczonych, ja musiałam zostawać po szkole w piątki, a komu się chce w piątek zostawać po szkole, siedzieć godzinę w klasie, nauczyć się i podchodzić do testów w sobotę rano. Tak więc to w ogóle była dla mnie tragedia. Znaczy dla mnie nie, bo nigdy nie miałam problemu właśnie z tym. Ja może Wam pokażę takie testy z matematyki. To są testy, jak widzicie, one wyglądały tak, to były dwie albo trzy kartki, czasami było siedem kartek i to trzeba było po prostu wszystko ogarnąć. Jak widzicie, dostałam dostałam piątkę z minusem, w ogóle szok. Tak więc testy wyglądały tak. Testy z angielskiego to były najczęściej testy, które były odpowiedzi, były pytania, jak widzicie, i trzeba było odpowiedzieć do końca zdanie, przepraszam, Boże, gubię się. Następnym testem, który był, to były słówka z języka angielskiego, w ogóle śmieszna moja kartka, i to też zdałam na A, 96 punktów. Testy z matematyki wyglądały również tak, tak więc to są po prostu zwykłe takie testy, które trzeba było zdawać. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o naukę, to jest różnica dość spora, jeżeli chodzi o Polskę i Stany. To, że w Stanach Zjednoczonych, a w zasadzie w mojej szkole, nie używało się zeszytów i nie używało się długopisów. Nie powinno się używać długopisów, powinno się używać ołówków i powinno się używać binder, czyli taki segregator. Proszę nie patrzeć na te śmieszne rzeczy, młoda byłam. I trzeba było właśnie ogarnąć sobie taki binder, w którym były wszystkie nasze... w którym były wszystkie nasze, jak widzicie, szkolne rzeczy. Ja tutaj miałam po prawej stronie pracę domową, jak widzicie, homework, i z drugiej strony miałam moje wszystkie zapisy. To akurat była historia. I teraz tak, kartki, jak widzicie, to są kartki, na których my pisaliśmy. My nie mieliśmy absolutnie żadnych właśnie zeszytów, co mi się z jednej strony podobało, z drugiej strony nie, bo o, widzicie, to są takie zwykłe kartki, które musieliśmy używać, na których musieliśmy pisać. Z jednej strony mi się to podobało, bo musiałam tylko nosić jeden binder, a nie wszystkie tam 38 zeszytów. Natomiast z drugiej strony to ten binder po roku czasu robił się bardzo, bardzo ciężki, a wszystkie papiery musieliśmy mieć wpisane, wbite tutaj, przyczepione do bindera, ponieważ na przykład mój facet z matematyki, on sobie tak wymyślił, że on co 3 miesiące nam sprawdzał nasze bindery i sprawdzał, czy my mieliśmy wszystkie notatki z lekcji, czy mieliśmy wszystkie prace domowe odrobione. Oczywiście on sprawdzał na bieżąco je, ale też chciał sprawdzić, czy wszystko mamy pięknie poukładane, żeby się przygotować do egzaminów. Tak więc wow! Przez cały rok musiałam zbierać te wszystkie kartki. Jak zgubiłam jedną, to jedna kartka to było 10 punktów. 10 kartek, bum, masz F
dostawałeś pałę i musiałeś przepisywać cały binder. Tak więc to nie było fajne. Ja oczywiście byłam bardzo pilny uczeń i nigdy nic nie zgubiłam. Natomiast jak miałam ten tydzień wolnego, co Wam powiedziałam, to po prostu jak wróciłam, to od koleżanki i od kolegi brałam moje lekcje z klasy właśnie, z tych klas, które to była matematyka i język angielski, to po prostu miałam tyle kartek, jak przyszłam do domu, musiałam wszystko przepisywać, wszystko robić i zaliczyć. Tydzień czasu mnie tylko w szkole nie było, więc to było sporo, naprawdę. To wszystko, co się bierze do domu z powrotem po klasie, po przedmiocie, to było naprawdę sporo kartek i sporo drukowania i pisania i pracy domowej. Ostatnią rzeczą, którą Wam powiem w tej części, ponieważ wydaje mi się, że będę musiała podzielić filmik na dwie części, to są końcowe testy z języka angielskiego i z matematyki, które musimy wziąć. Ona się nazywa Casey. To są testy, które musimy wziąć pod koniec naszej szkoły. Zaraz Wam powiem kiedy. Tak, pod koniec. I musimy zdać te testy na 350 punktów co najmniej. Ja z obu miałam po 400, maksymalne było chyba 420. I to są testy, które dadzą nam szansę dostać dyplom, ponieważ nie każdy, kto kończy high school, dostaje dyplom. I to się równa praktycznie niczemu, ponieważ jeżeli chodziłeś do high school, nie masz dyplomu, to jesteś taki pryszcz. Natomiast właśnie musisz zdać te testy, żeby dostać high school dyploma, czyli dyplom z high school. I to były bardzo proste testy, ja muszę Wam powiedzieć, że były bardzo proste testy. Z matematyki to było około 30-40 stron rozliczeń, a z angielskiego były słówka, były opis, musieliśmy napisać esej też. I tak wyglądają na przykład książki do pisania eseja. To są książki, które nazywają się Examination Blue Book i ja te same rzeczy zeszyty miałam w college również. Jak widzicie, tutaj jest wszystko, ja pisałam moje jak to się nazywa, eseje. Tak więc w tych książkach musieliśmy napisać esej i tak jak mówię, wszystko było do 350 punktów podliczane, do 420, przepraszam, punktów podliczane, tylko nie pamiętam, czy matematyka nie była 450, już nie pamiętam, bo to kilka lat temu było, tak więc to jeżeli chodzi o egzaminy, jeżeli ktoś ich nie zdał, miał drugą turę pod koniec roku, tuż przed wakacjami. I to by było na tyle w tej serii. Ja nie chcę przedłużać tego filmiku, ponieważ ja wiem, że macie swoje sprawy i chcecie na pewno już wyłączyć ten filmik, tak więc zapraszam Was do kolejnej części, którą nagram na pewno za jakiś czas. Trzymajcie się, pa, pa!